Od razu tutaj na samym początku chciałabym uprzedzić się. Uprzedzić, ponieważ ten temat to jest temat rzeka. Na ten temat mogłabym z Tobą rozmawiać kilka dni i. Poruszylibyśmy może 1% tego wszystkiego, co jest z tym tematem związane. Ponieważ włosy hmm. mają ogromne znaczenie: ogromne znaczenie energetyczne, symboliczne, i to wszystko tego nie sposób przekazać w takim krótkim podcaście. Dlatego od razu weź sobie na to poprawkę, że powiem tutaj kilka. Tylko takich mm, szczególnych rzeczy, takich inspirujących rzeczy, aby jak gdyby zmotywować cię do tych dalszych poszukiwań, do dalszych badań, cały czas z tą świadomością, że co powiem ci dzisiaj, to jest 0,0000001% tego, co ten temat obejmuje. Dlatego chciałabym. Abyś już teraz przygotowała się i przygotował się na to, że będą to bardzo krótkie informacje, informacje takie wyrywkowe, które specjalnie ułożę tak, aby zainspirować cię, by zająć się tym tematem w określonym oczywiście momencie Twojego życia, gdy będzie to ci potrzebne, gdy będziesz czuć tą, tą ochotę, aby to zgłębić i aby. Mm, Bardziej jak gdyby poddać ten temat studiom. Czyli to jest tak, jakbym cię nauczyła dzisiaj alfabetu, a ty, jeżeli ten temat cię poruszy, będzie cię interesować, no to będziesz już musiała, będziesz już musiał na własną rękę skończyć i szkołę podstawową, i średnią, i studia, czy może jakiś doktorat, aby nabyć tą całą wiedzę z tej dziedziny. Zaczynajmy. Na samym początku należy wiedzieć jedno, że włosy yy są antenami, które łączą nas ze światem, tak jak pięknie było to przekazane w filmie Avatar, który na pewno pamiętasz z tej pierwszej części, gdy końcówki włosów były łączone na przykład z drzewami czy z jakimiś istotami i to była taka typowa komunikacja, czyli antena, która coś odbiera, prawda? Włosy mają bardzo magiczne znaczenie, bardzo szczególne znaczenie. I jeżeli będziesz ten temat zgłębiać, to taka moja malutka inspiracja zacznij od wszystkich bajek. Książek, mitów i legend, gdzie ten temat włosów występuje. Czyli, gdy będziesz czytać, na przykład, mitologię, to podkreślaj sobie ołówkiem albo zaznaczaj fragmenty, gdzie coś było powiedziane na temat włosów, i wtedy będzie to dla Ciebie takim punktem wyjścia, gdzie będzie można to yy, jak gdyby bardziej, yy, bardziej badać i wchodzić w to głębiej. Yy, włosy. To oczywiście chodzi mi tutaj typowo o włosy na głowie. Nie będziemy poruszać jakichś innych tematów dzisiaj, tylko typowo włosy, które mamy na głowie, y, służyły w historii do sterowania ludźmi. Czyli to wszystko, co nazywamy modą, na jakieś fryzury. Co wydaje się, że teraz akurat jest taki na coś trend. To wszystko było zaplanowane i jest planowane przez ludzi, którzy znają się na energiach, którzy są w, w różnego rodzaju lożach, którzy wiedzą, z czym to się je. I dlatego tutaj nie ma żadnych przypadków, że akurat w tej epoce, albo w tej epoce, albo w czasie tych zdarzeń historycznych była moda na takie czy takie fryzury. Włosy to jest symbol naszej siły. Jeżeli cokolwiek dzieje się w obrębie naszych włosów, coś niedobrego, na przykład włosy wypadają, no to należy sobie zadać takie pytanie, dlaczego te włosy wypadają, dlaczego tracę moją siłę i moją moc. Moją siłę i moją moc mogę tracić oczywiście... Mm, z różnych przyczyn, czyli mogą być to ataki energetyczne, prawda, kradzież energii życiowej, ale to może być typowo to, że jesteśmy wymęczeni, wyczerpani albo jesteśmy po jakichś trudnych um, doświadczeniach życiowych i przez to straciliśmy część naszej. Naszej siły. Dlaczego mówimy sobie czasami tak, że gdy się czegoś boimy, gdy się stresujemy, to jest takie powiedzenie, że można sobie włosy rwać, czyli włosy wyrywać, ponieważ dana sytuacja tak nas zajmuje, że pochłania naszą siłę, pochłania naszą moc i wtedy możemy sobie włosy wyrywać na takiej zasadzie. I wszystko to od razu. Łączy się tutaj z tematem łysienia albo fryzur, gdzie włosy są golone, i tutaj oczywiście to zależy, czy, kobiet, czy temat kobiet, czy temat mężczyzn. Wydaje się, że jest to takie modne golenie głów, szczególnie u mężczyzn, ale zwróć uwagę, kiedy te włosy są z tej głowy golone. Kiedyś była to Kara na przykład dla kobiet, aby im włosy obciąć, aby im włosy zgolić, aby ich tych włosów na głowie pozbawić. A dzisiaj y, pojawia się taki trend, aby zgolić włosy z głowy. Y, nie zdajemy sobie czasami z tego sprawy, jakie ma to znaczenie energetyczne. Naturalnie ma to takie znaczenie energetyczne, że jeżeli usuwamy anteny, które łączą nas ze światem i z wszechświatem, to automatycznie Stajemy się bardziej tutaj i teraz, i stajemy się bardziej podatni na wpływ z zewnątrz. Ale wpływ nie z zewnątrz różnych istot czy, czy energii, które by nas wspierały w naszym rozwoju, ale jesteśmy bardziej pod wpływem na przykład przełożonego. Czy jakiegoś, kogoś, kto nad nami próbuje sprawować władzę? I od razu już ci się tutaj skojarzy, że zazwyczaj mnisi w zakonach mają golone głowy? Naturalnie. Żołnierze w wojsku mają golone głowy? Widzisz to powiązanie? Naturalnie. Niektórzy, w niektórych lożach, również na tych niższych stopniach, są golone głowy, aby Mieć wpływ na tych, którzy są poniżej, no to obcinamy im włosy i wtedy możemy, jak gdyby, sprawować nad nimi władzę. I tutaj od razu ci się pojawią e, przypominajki z mitologii, że jeżeli ktoś chciał nad kimś sprawować władzę, to. <śm> Kradł mu włosy, albo, albo mu wyrywał włosy. Nawet jest taka legenda, czy ta bajka o diable i trzech włosach, że chodziło o to, żeby tego diabła pokonać, trzeba mu te, te włosy wyrwać. Ale w mitologii znajdziesz również mnóstwo innych przykładów, które z tym tematem są związane. Czyli... Jeżeli ktoś dobrowolnie goli sobie włosy, bo jest taka moda i sobie często z tego sprawy nie zdaje, to może być tego efektem utrata siły, utrata własnej mocy, utrata jak gdyby tego kontaktu z tym, co cię wspiera i automatycznie stanie się bardziej podatnym na kogoś, kto to wykorzysta i kto, kto będzie miał później na ciebie wpływ. W starych wierzeniach, w starych legendach jest takie przekonanie, które ja uważam, że do dzisiaj funkcjonuje, dlatego często nie lubimy chodzić do fryzjera. Wiele kobiet nie lubi chodzić do fryzjera i wielu mężczyzn nie lubi chodzić do fryzjera, ponieważ odczuwamy to, jak gdyby wewnętrznie, albo gdy idziemy do tego fryzjera, no to gdy wychodzimy od tego fryzjera, to czujemy się jakoś źle, no, no nie za bardzo nam się podoba to troszeczkę, żeśmy sobie inaczej wyobrażali, że będzie ta fryzura wyglądać, ponieważ to ma tą niesamowitą podstawę energetyczną, że osoba, która obcina twoje włosy, nagle jej energia jak gdyby staje się silniejsza i ta osoba ma władzę nad tobą. Czyli jeżeli ktoś na przykład zajmuje się energią i dokładnie wie jak to wykorzystać, wystarczy, że obetnieć jakiś kawałek twoich włosów i wtedy ma na ciebie energetycznie wpływ i gdy wie jak to wykorzystać, no to to odpowiednio wykorzysta. Na szczęście wielu fryzjerów nie ma pojęcia o tym, kim są ich klienci, albo nie mają pojęcia o energii, jak mogliby tą energię wykorzystać, i dzięki temu jeszcze ten świat wygląda tak, jak wygląda. Ale, jeżeli do tej pory, na przykład, jesteś kobietą, a twoje włosy obcinała ci twoja mama. Albo obcina Ci do dzisiaj Twoja mama, a jednocześnie masz jakiś konflikt wewnętrzny z mamą, bo stale się na przykład kłócicie, bo próbujesz um, przestać być tym małym dzieckiem, przestać, żeby Tobą ta mama kontrolowała, czy Tata, odwrotnie, a jednocześnie dajesz tej mamie, czy Tacie, obciąć Twoje włosy, to automatycznie znów oddajesz się w jej ręce. I to jest temat, który. Jest, jest niesamowitą tajemnicą, ale y, gdy mamy pewną wiedzę, to oczywiście, y, wiedząc, jak ją wykorzystać, y, możemy zdobyć niesamowitą władzę i niesamowitą moc. Oczywiście, jeżeli są takie nasze jakieś ciemne zamiary. Y, I czasami. Warto o pewnych rzeczach wiedzieć, czyli jeżeli chcesz sprzeciwstawić się twojej mamie, czy tacie, pokazać, że już jesteś dorosłą osobą, że sobie nie życzysz tego, aby wpływała, czy wpływał na Ciebie, na Twoją rodzinę, a jednocześnie poprosisz, żeby ci na przykład obcięła końcówki włosów, no to warto by w tym momencie zrobić to samodzielnie. Takich filmów na YouTube jest mnóstwo, jak samodzielnie sobie obciąć włosy, i zobaczysz, że nagle ten wpływ. Tej osoby, czyli na przykład mamy, będzie dużo, dużo mniejsze i będzie Ci dużo łatwiej, jak gdyby mieć większą pewność siebie w tym konkretnym kontakcie. Tak samo, jeżeli jesteśmy kobietą i mamy naszego ukochanego mężczyznę i wiemy, że ten mężczyzna podoba się innym kobietom, to również warto nauczyć się obcinania włosów i obcinać włosy swojemu partnerowi samodzielnie, a nie wysyłać go na przykład do jakiejś fryzjerki. Bo są w niektórych krajach nawet takie powiedzenia, że właśnie że z tymi fryzjerkami to już równie, różnie bywa i bardzo często dochodzi do zdrady. Dlaczego? No, właśnie, z tego samego powodu, ponieważ jeżeli jakiejś fryzjerce się twój mąż spodoba, czy twój partner spodoba, a zna tą magię włosów, no to bardzo szybko może zająć twoje miejsce. Dobrze, teraz tak pół żartem, pół serio, ale przechodzimy dalej do tego tematu, bo ten temat jest fascynujący. Naturalnie każdy z nas jest wyposażony w jakiś rodzaj włosów. Niektórzy mają Włosy cieniutkie, niektórzy mają grubsze to również ma swoje znaczenie. Czyli czym te anteny są delikatniejsze, tym jesteś osobą, która ma wyższe zdolności, wyższe zdolności i może te zdolności wykorzystać w kontakcie na przykład, czy telepatycznym, czy, czy kontakcie z innymi istotami, czy w magii chociażby. Czym twoje włosy są grubsze, tym twoje anteny są grubsze, bardziej jak gdyby takie odporne i mając taki dar grubych włosów możesz naturalnie jak gdyby bardziej realizować się w tych sprawach ziemskich, materialnych, osiągania pewnych celów tutaj na Ziemi, władzy, sukcesów. Jeżeli Twoje włosy są proste, ma to inne znaczenie, a jeżeli Twoje włosy są kręcone, ma to inne znaczenie. Twój kolor włosów ma ogromne znaczenie, i tutaj jeszcze raz powtarzam, że to wszystko nie jest przypadek. Czasami stajemy przed lustrem i mówimy tak, o Boże, dlaczego mam takie cienkie włosy, albo dlaczego mam włosy rozdwojone, albo dlaczego moje włosy są proste, kręcone, albo jakiekolwiek inne, dlaczego nie mam na przykład takich włosów jak koleżanka, czy sąsiadka, dlaczego mam takie? Ponieważ twoja dusza, gdy przyszła tutaj na tą ziemię, aby wypełnić swoją misję i swoje powołanie, wybrała sobie dokładnie cały ten wygląd i włosy są tego Również nierozerwalną częścią. Dlatego w takim ogromnym skrócie, ale naprawdę ogromnym skrócie, i powtarzam to po raz kolejny, przechodzimy przez to, co najważniejsze. Kolor włosów. Naturalnie możemy wyróżnić mniej więcej pomiędzy czterema kolorami czyli kolor blond. Kolor brą brązowy, kolor czarny i kolor czerwony, czyli rudy. Dodatkowo są jeszcze włosy białe, czyli siwe, które automatycznie kojarzą się naturalnie z mądrością i z wiedzą wyższą, ale również y siwe włosy, jeżeli y pojawiają się wcześniej niż powinny, mają swoje znaczenie w psychosomatyce, ponieważ najczęściej, gdy coś Tracimy na przykład bliską nam osobę, tracimy coś, co było dla nas ważne albo przeżywamy stratę jakiegoś ukochanego zwierzątka, to wtedy nam włosy siwieją. Gdy pojawia się jakiś niesamowity stres wcześniej, niż normalnie jest to zaplanowane w naszej, w naszej biologii, te włosy stają się siwe, to jeżeli ktoś zna się na energii, od razu popatrzy na ciebie i powie: mm -hmm, No, trzydzieści kilka lat, a już siwe włosy, no to ta osoba musiała przejść przez coś strasznego. I dlatego mówi się nawet, że aż mi włosy osiwiały, na przykład, gdy coś się złego wydarzyło. Czyli ten kolor siwy zostawiam, ponieważ jest to, jest to naturalny proces, który powstaje, który nie ma aż takiego znaczenia dla nas, jak to, z jakim kolorem Włosów, żeśmy się urodzili. I teraz zaczynamy może od tego koloru, który ja mam sama, będzie mi łatwiej. Kolor rudy. Tutaj warto również popatrzeć sobie w historii, że na przykład religia panująca prześladowała wszystkich przedstawicieli, yy, czy kobiety, czy mężczyzny. Czy mężczyzn, którzy mieli rude włosy albo kasztanowe włosy, i to ma również swoje szczególne znaczenie, ponieważ ludzie o naturalnych, oczywiście, naturalnych, mówimy tutaj o naturalnych włosach, z rudym odcieniem, czerwonym odcieniem włosów są dla elit panujących największym zagrożeniem. Jeżeli jeszcze mają do tego zielone, włosy, zielone oczy, tak jak moje, no to już są wielkim zagrożeniem, ponieważ to są Ludzie, którzy przychodzą tutaj, aby dokonać rewolucji, aby dokonać przewrotu, aby coś zmienić tutaj na ziemi, dlatego od razu religia panująca doszła do wniosku: no jeżeli chcemy zachować naszą władzę, trzeba usunąć wszystkich przedstawicieli z kolorem włosów czerwonych, no aby nam nie przeszkadzali w utrzymaniu naszej władzy, ponieważ tacy rewolucjoniści, którzy wprowadzają coś dobrego dla ogólno- Światowego dobra są zagrożeniem. Rudowłosi mają niesamowity temperament, ale temperament takiego typowego ognia, czyli taki wewnętrzny ogień, ale ogień również jako ogień transformacji i dlatego potrafią dokonać ogromnych zmian w swoim własnym życiu, stać się przykładem dla innych, ale również dokonać. Niesamowitego przewrotu tutaj na Ziemi, ponieważ ten ich wewnętrzny ogień ich cały czas do tego pcha, a jednocześnie ten ogień transformacji usuwa stare struktury i wprowadza nowe, te dobre i pozytywne. Już teraz widzisz, dlaczego czarownice były palone na stosach? No, dlatego właśnie. Jednocześnie te osoby o włosach z jakimkolwiek błyskiem czerwonego, czyli rude, rudego koloru, naturalne oczywiście kolory włosów. Wchodzą tutaj w grę, są tymi, którzy są bardzo wrażliwi, którzy odczuwają wszystko odczuwają y, energię roślin, zwierząt, y, energię, których inni mogą nie widzieć, y, jak gdyby odczuwają je dużo szybciej, czyli są to osoby, które mają zazwyczaj te zdolności wyższe, ale to nie oznacza, że osoby o innych kolorach włosów ich nie mają, broń Boże, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ale wszyscy rudowłosi są jak gdyby bardziej na to wyczuleni. Nawet z badań medycznych Zostało udowodnione, że osoby rudowłosy, gdy na przykład muszą zostać poddane jakiejś operacji albo, e, albo mają jakieś, e, jakieś dolegliwości, potrzebują dużo większą, e, dużo większą ilość środków usypiających albo środków przeciwbólowych niż osoby o innym kolorze włosów. Dlatego właśnie, że są tak inni niż. Na przykład blondyni, czy bruneci, y, czy szatyni. I dlatego, y, gdy znamy kogoś o rudych włosach, to jest to osoba, która jest tak wrażliwa, jednocześnie ma tak niesamowity wewnętrzny ogień, że mamy takie wrażenie, jakby były to dwie osobowości. I przez to wielu rudowłosych jest nierozumianych, jest odrzucanych, jest przedstawianych w bardzo negatywnym świetle, na przykład porównuje się ich do lisów chytrych czy jakie. Tysiące innych negatywnych rzeczy. Bazuje to oczywiście na nauce religii panującej, która przez tyle stuleci prześladowała rudowłosych, i stąd różne, różne te przekonania powstały, ale również wynika to z tego, że Rudowłosi są nieobliczalni. Czyli nie możesz powiedzieć, że osoba rudowłosa zachowa się dokładnie tak i tak, ponieważ może zachować się zupełnie inaczej. I to jest taka cecha, której nie mają przedstawiciele innego koloru włosów, czyli tej jak gdyby rozdwojonej osobowości, z jednej strony niesamowitej wrażliwości, a z drugiej strony takiej wytrwałości, siły i mocy, które zmienia świat. Osoby rudowłose, ponieważ jest to bardzo rzadki kolor włosów, ym, podobnie jak naturalny blond, jest również bardzo rzadki na ziemi. Y, osoby o y, rudych włosach to, to osoby, które stoją w centrum czyli ten wewnętrzny ogień y, jest również tym, który powoduje, że te osoby są zazwyczaj. W centrum, nie oznacza to jednak, że one są zawsze pewne siebie, ponieważ tutaj znowu wracamy do tych dwóch osobowości, że czasami ta wrażliwość na otoczenie jest tak wielka, że ta osoba jest niepewna, nieśmiała w danym momencie, a w innym momencie może nas zaskoczyć. Dobrze, przechodzimy do drugiego koloru włosów, czyli blond. Blond jest bardzo, bardzo rzadkim kolorem włosów i wszystkie naturalne blondynki i blondyni powinni być z siebie dumni, że mają tak niesamowity kolor włosów. Kolor blond od razu kojarzy nam się z kolorem. Żółtym, złotym, czy mniej więcej z takimi odcieniami jakiegoś takiego pastelowego złota. No a co oznacza złoto? Złoto to jest to światło, to jest to słońce, to jest to wewnętrzne słońce. I osoby o blond kolorze włosów, one są takim światełkiem, one są takim, takim słoneczkiem, które nagle się pojawia, ale niekoniecznie takim słoneczkiem, które grzeje. Bardziej takim słoneczkiem, że zwraca na siebie uwagę. I mówiłam Ci to już w tym podcaście o faktach z mojego życia. Jak zrobiłam kiedyś taki eksperyment i nosiłam blond perukę, to było to niesamowite dla mnie doświadczenie, ponieważ całkowicie inaczej wywoływałam wpływ na ludzi niż wcześniej. Jednak ym, osoby o blond kolorze włosów mogą być odbierane przez otoczenie jakie, jako takie blade czyli takie, które nie mają takiej wyraźnej linii, które nie mają takiego czegoś w sobie, takiego wyraźnego, wyraźnego charakteru. Mogą być przez to źle oceniani czy źle oceniane blondynki. Yy. I tutaj jest również utarty pewien stereotyp, że uważa się, a blondynka to głupia, prawda? Jest taki stereotyp, straszny stereotyp, podobnie jak przy rudowłosych mamy tutaj bardzo negatywne skojarzenia, a jest wręcz przeciwnie, czyli Blondyni czy blondynki mają w sobie tą siłę, tą moc do królewskiego życia. Jeżeli mają do tego jeszcze dodatkowo błękitne oczy, to mają w sobie właściwie wszystko to, co jest im potrzebne, aby prowadzić typowo królewskie życie, ponieważ tak będą odbierani przez otoczenie, tak będą jak gdyby. Będzie im składany taki hołd od innych ludzi, i jeżeli będą umieli to wykorzystać, to mogą niesamowicie daleko zajść w życiu, w różnych dziedzinach, przy małym nakładzie pracy. Czyli to jest, myślę, że takie niesamowita rada dla wielu osób, które mają blond włosy. I tutaj chodzi mi typowo o nie tylko o żółty blond, ale również takie włosy popielate, bardziej w takim szarym odcieniu blondu. Wszystkie typowo blond włosy, czyli w całej gamie swoich, swoich różnorodności. Że jeżeli wiesz, czego chcesz, jeżeli masz tą świadomość... To, Twojej królewskości, jakie wywierasz to wrażenie na otoczeniu, to możesz małym nakładem pracy, małym nakładem wiedzy osiągnąć bardzo dużo. I tutaj od razu Cię pewne rzeczy skojarzą, że wiele osób w mediach społecznościowych albo w mediach typowo publicznych, gdy chce wpłynąć w jakiś sposób na ludzi i jak gdyby szybciej osiągnąć tą królewskość, to zmieniają kolor włosów na blond. I to było również jednym z moich e, zamiarów, gdy nagle wystartowałam w mediach społecznościowych. Również miałam blond włosy, ponieważ wiem, jak to funkcjonuje. Czyli od razu wtedy jest się łatwiej i szybciej wybić z masy, aby coś osiągnąć, a potem, gdy już osiągnęłam. Ten poziom, który był dla mnie ważny, zmieniłam kolor włosów na mój naturalny, bo wtedy mogłam naprawdę stać się sobą. I nie musiałam już grać jakiejś roli, aby większość ludzi mnie jako nową osobę, która się pojawiła, zauważyło. Czyli mając te blond włosy, nagle. Jesteśmy bardziej widoczni, wybijamy się z masy i jednocześnie powodujemy, że ludzie nas wynoszą, jak gdyby w tych swoich wyobrażeniach, na kogoś szczególnego. Czyli można to oczywiście wykorzystać, po to mamy tę wiedzę, aby ją wykorzystać, jeżeli musimy wypełnić nasze powołanie, naszą misję, musimy szybko coś osiągnąć, a nie mamy za dużo czasu, czy za dużo energii, aby tego dokonać, to można w tym momencie tą wiedzę wykorzystać. Blondyni i blondynki są odbierani przez otoczenie jako lekko duchy. I dlatego, jeżeli na przykład y, pracujesz w normalnej firmie, na normalnym stanowisku i masz blond włosy i nie masz takich celów, aby podbić świat, to często będziesz się spotykać z mobbingiem, z tym, że będzie ci ktoś mówił, że jesteś głupia, głupi, że czegoś nie umiesz, ponieważ y, ludzie o innych kolorach włosów będą cię odbierać jako osobę mniej inteligentną i tutaj znowu wracamy do tych dowcipów na temat blondynek. To właśnie w tym momencie ten cień ze społeczeństwa wychodzi. Dlatego jeżeli jesteś blondynką, jeżeli jesteś blondynem, to moją radą będzie albo swoja własna działalność, w której możesz się realizować i, i nie musisz w jakikolwiek sposób patrzeć na innych, lub Typowy start na wysokie progi, czyli typowy start na to, aby stać się tym królem, stać się tą królową. Bo jeżeli będziesz w normalnym życiu, w normalnym społeczeństwie, będziesz często deptana, deptany, bo będą cię uważać za głupszą czy głupszego, tylko przez to, że masz blond włosy. I gdy będziesz na przykład w jakiejś korporacji, będziesz mieć świetne wykształcenie. Może zdarzyć Ci się tak, że kogoś o ciemnych włosach, tutaj mówię typowo o brązowych włosach, kogoś wyniosą ponad Ciebie, mimo tego, że jest, ma gorsze doświadczenie, gorsze wykształcenie, nie ma o niczym pojęcia, to nagle staniesz się jego. Podwładnym, bo gdy szef będzie miał zdecydować, czy to ty, blondynka albo blondyn, czy szatyn ma objąć stanowisko kierownicze, na pewno wybierze szatyna. Bez względu na to, że ma gorsze doświadczenie zawodowe czy gorsze kwalifikacje niż twoje, bo ten twój kolor włosów będzie dla, dla tego człowieka takim synonimem. Hmm, jest mniej inteligentny, mniej inteligentna, to lepiej jak zostanie podwładnym. Wiem, że to jest straszne, ale tak niestety większość owiec tutaj funkcjonuje na tym, na tym świecie, ale gdy o tym wiesz, to od razu wiesz, mh, muszę to wykorzystać i startuję od razu na wysokie progi, i z lekkością i radością wzbijam się jako ta królowa, czy król. Ale nie bazuje na tym, że ktoś mnie dostrzeże, że ktoś dostrzeże, że jestem mądrzejsza, że ktoś, jest, ktoś dostrzeże, że mam większe wykształcenie, bo tutaj można się zawieść. Tego nikt nie dostrzeże. Ty musisz sama, ty musisz sam jak gdyby podbić ten świat i dać wszystkim do zrozumienia, że to jesteś ty królową czy królem słońca. Kolor brązowy, kolor brązowy włosów, nie czarny, brązowy, czyli wszystkie, wszystkie odcienie brązowego to jest według mnie najlepszy kolor włosów, tutaj na ziemi to jest taki ziemski kolor włosów i to jest kolor włosów, który sprawia, że możesz się we wszystkim zrealizować, bo cały i twój początek, i twój koniec będzie jak gdyby wolny od wszelkiego rodzaju. Dziwnych przekonań, dziwnych, dziwnych jakichś wierzeń i tak dalej. Czyli masz szansę, że na przykład staniesz się kimś wyjątkowym, bazując na swojej wiedzy, doświadczeniu, na tym, kim naprawdę jesteś. Czyli ten brązowy kolor włosów pozwala ci być tym, kim jesteś, stać się tym, kim chcesz. Ale taką normalną drogą, czyli typowo pracy, nauki, krok po kroku, coś osiągamy. Najwięcej noblistów, czyli ludzi, którzy otrzymali nagrodę Nobla, ma brązowy kolor włosów. Brązowy kolor włosów, niby taki mało spektakularny, ale bardzo ziemski, i dlatego, jeżeli masz taki kolor włosów, to na pewno twoja dusza wie, dlaczego ma taki kolor włosów, i oznacza to, że masz tutaj szansę niesamowicie się zrealizować w sprawach ziemskich. Czyli może częścią twojego powołania jest coś, co jest z tym związane, aby tutaj na Ziemi na przykład to i to osiągnąć, tego i tego doświadczyć. To i to zrealizować, ale typowo na tym poziomie ziemskim, uwaga, naturalnie zdolności wyższe, jasnowidzenie, jasnosłyszenie, telepatia i tak dalej, to wszystko jest również w każdym z nas zawarte, ale wśród ludzi o brązowych, brązowych włosach będzie trudniej odkryć te, te właściwości niż na przykład, jeżeli masz rude włosy, to jesteś. Urodzona, urodzony już z... Taką świadomością tych właściwości. Natomiast, jeżeli masz brązowe włosy, to może zdarzyć się tak, że musisz to dopiero odkryć, musisz się tego dopiero nauczyć i to jest taki proces i całe Twoje życie jest właściwie procesem że jeżeli sobie coś zaplanujesz, no to dążysz do tego. Brązowy kolor włosów jest zawsze takim synonimem takiego, takiej systematyczności, wytrwałości w czymś. Dlatego, jeżeli jeżeli chcesz się zrealizować na przykład w zawodach, które, które wymagają takiego wspinania się po, po tej drabinie kariery, to masz ogromne szanse, ponieważ masz niesamowitą szansę, że szybciej osiągniesz awans niż na przykład. Ktoś o blond kolorze włosów, niż ktoś o rudym kolorze włosów, taki nieobliczalny, prawda? Albo ktoś o czarnym kolorze włosów. Czyli gdy jesteś osobą o włosach brązowych, to po prostu wszystko jest dla Ciebie możliwe, ale typowo taką normalną drogą, że uczę się czegoś, coś osiągam, coś planuję, coś osiągam, myślę strategicznie, coś osiągam. Czyli raczej taka spokojna droga. Nie będzie tu takiego, takiej ognistej drogi, takiego szaleństwa jak u rudowłosych i nie będzie tutaj takich spektakularnych osiągnięć, że nagle coś ci spadnie z nieba, jak na przykład u blondynów czy blondynek. Jeżeli chodzi o czarny kolor włosów, to jest kolor włosów, który najczęściej występuje na ziemi. Czarny kolor włosów jest takim kolorem, który jest jeszcze bardziej materialny, ale jednocześnie już przechodzi w to królestwo tego co tajemnicze tego co, co niezbadane, dlatego jeżeli masz czarny kolor włosów to możesz również świetnie realizować się we wszystkich takich zawodach czy zadaniach, które są związane z tajemniczością z tym by, by stać się kimś takim wyjątkowym, by nagle nagle być tym kimś wyjątkowym, ale tajemniczym, czyli ta droga ludzi o typowo czarnych włosach to jest droga. Oczywiście jeszcze zależy, jaką masz strukturę włosów, jak, jakie, czy te włosy są proste, czy te włosy są kręcone i tak dalej. To wszystko ma ogromne znaczenie. To nie można tego tak uogólniać, że tak jest i koniec bo jeszcze są te niuanse pomiędzy. To jest tylko inspiracja, tak jak ci powiedziałam. Czyli jeżeli masz czarne włosy, to możesz zawsze bazować na twojej tajemniczości, bo zawsze będziesz, ale typowo czarne włosy, nie brązowe, czarne. To zawsze, gdy się będziesz gdzieś pojawiać, w jakimkolwiek miejscu, to każdy będzie na ciebie patrzył i tak, no nie wiadomo, jaka tajemnica tam się Skrywa. Czyli zwróćcie również uwagę, że jest to wykorzystywane w filmach, często, często szczególne charaktery, takie wyjątkowe charaktery, które coś niesamowitego takiego z sobą niosą, są właśnie takie tajemnicze, takie niezbadane, takie wywołują takie odczucie, że tam jest jeszcze coś więcej, tam jest jeszcze coś głębiej. To właśnie jest to wykorzystywane, ta stara wiedza, że tak. Widzą nas inni. Jeżeli mają typowo czarny kolor włosów, zawsze każdy będzie w nas widział tą tajemniczość. Będziemy ludzi fascynować, i poprzez tą fascynację również możemy bardzo dużo osiągnąć, ponieważ. Gdy już na pierwszy rzut oka wzbudzamy taką fascynację, ale nie budzimy jakichś skojarzeń. Bo gdyby na przykład ktoś rudowłosy, również budzi fascynację, ale od razu taki niepokój, taki strach, no czarownica, a może, a może coś tam jakieś um, takie skojarzenia religijne czy jakieś inne, no nie, nieobliczalne, nie wiadomo co się wydarzy. Gdy ktoś ma ten blond kolor włosów, również się rzuca w oczy, ale jest to takie, wow, takie słowo. A wśród czarnowłosych będzie takie, takie niesamowite ktoś się pojawia o czarnych włosach. O jaka tam się skrywa tajemnica czyli taka fascynacja tym zgłębieniem. I to, jeżeli wykorzystasz, to możesz osiągnąć niesamowicie właściwie wszystko, czegokolwiek pragniesz. I to nie tylko w materii, ale również w innych, w innych dziedzinach, ponieważ bazując na tej fascynacji, możesz ludzi pociągnąć za sobą, możesz, możesz wpłynąć na nich i ich skierować w danym, w danym kierunku. I to nie jest przypadek, popatrz, że gdy, gdy oglądamy różne filmy, gdzie występuje jakiś czarny charakter, to od razu wszystko sobie z tym powiązasz, z tymi wszystkimi rzeczami, które znasz. Czarny charakter, zazwyczaj ma również czarne włosy. I tak wiem, że on jest zły, i wiem, że on robi coś złego, a, a jakoś tak coś we nas powoduje. A jakiś taki jest tajemniczy, prawda? Często na przykład kobiety oglądają jakiś film, gdzie występuje taki czarny charakter, zazwyczaj mężczyzna o czarnych włosach, prawda? No to niby wiemy, że robi źle, no ale tak łatwo byśmy mu wybaczyły, prawda? No gdybyś tak jednak chciał zmienić, to byśmy mu wybaczyły. I to jest właśnie ta magia tych czarnych włosów. To jest ta magia tego. Te tego czarnego, tego czarnego słońca, tego czarnego księżyca, tego czarnego lustra. To jest ta magia tego czarnego diamentu, prawda? I tak dokładnie osoby o czarnym kolorze włosów takie wrażenie wywołują, oczywiście jeszcze biorąc pod uwagę strukturę włosów i sposób zachowania i tak dalej, świadomość tego, kim się jest, że mogą pociągnąć za sobą z fascynacją praktycznie każdego. Idziemy dalej. Struktura naszych włosów, i tutaj znowu w ogromnym skrócie: jeżeli mamy włosy proste, oznacza to, że natura wyposażyła nas w włosy proste, ponieważ idziemy prosto do celu. Lubimy w życiu to, co proste, to, co prawdziwe, to, co prostolinijne. Jeżeli mamy włosy kręcone, to jest zupełnie inaczej. Tutaj już bardziej przechodzimy w taką radość, taką e, zabawę życiem, taką e, bardziej lekkość, e, o taki taniec, taniec życia. I tutaj znowu opowiem ci coś z mojej, z mojej historii. Moje włosy są niesamowicie proste. Moje włosy są tak proste, że gdy miałam 16 lat. I były wtedy mądre, modne takie trwałe ondulacje. Poszłam do fryzjera i fryzjerka obejrzała te moje włosy. Powiedziała: No, że to będzie trudno z tymi z włosami coś zrobić, bo one są tak z natury proste, że w ogóle nie reagują ani na wodę, ani na nic innego. A ja tak koniecznie chciałam mieć kręcone włosy. Tak niesamowicie chciałam mieć kręcone włosy. Właśnie tą radość, lekkość tego mi brakowało w życiu. O zmianie fryzury też będziemy za chwileczkę mówić. I e, tak się uparłam na tą trwałą, a fryzjerka mi powiedziała, no Jeżeli ja zastosuję taką ilość środka, jak uważam, że muszę zastosować przy tych włosach, to może być tak, że te włosy wypadną. Szkoda włosów, szkoda palić włosów. A ja się uparłam: Nie, ja koniecznie chcę mieć trwałą, proszę zrobić na moją odpowiedzialność. No i z, dostałam tą swoją trwałą ondulację, piękne loki. Jak przyszłam tego fryzjera, patrzę w lustro, mówię: Boże. Moje marzenie się spełniło, wyglądam jak ninfa jakaś z, z morskiej piany, no przecudne loki i tak dalej. Moja trwała ondulacja trwała dokładnie trzy dni, po trzech dniach włosy były proste jak drut. To właśnie jest siła duszy. Ale to, to moje marzenie o tych kręconych włosach przetrwało i y, przez wiele, wiele lat... Codziennie wieczorem kręciłam papiloty, żeby rano, przynajmniej przez dwie godziny w pracy mieć piękne, kręcone włosy, aby po tych dwóch godzinach już wracały do normy nie pomagały żadne pianki, żadne żele, żadne, żadne spreje, nic kompletnie. Można było robić, co się chciało, włosy i tak wracały do tej swojej prostoty. Yy, idziemy dalej. Może przejdziemy do tego, co każdego z nas dotyczy? Czyli, co jeżeli w danym momencie mamy jakieś niesamowite takie, takie poczucie, że, że chcemy zmienić fryzurę? Jeżeli chcemy zmienić fryzurę, to znaczy, że coś w nas się zmienia i chcemy temu nadać taką fizyczną formę, i pierwsze o czym myślimy, to o czym myślimy, jeżeli chcemy jakiejś zmiany. A przytnę sobie włosy, a zmienię sobie kolor, a może zmienię fryzurę, a może teraz przedziałek z innej strony. To jest pierwsze, o czym każdy z nas myśli. Oczywiście kobiety bardziej niż mężczyźni, ale mężczyźni mniej więcej również mają, mają takie, takie podejście, bo to jest całkiem normalne i całkiem naturalne. Czyli jeżeli coś się w nas zmienia, lub tej zmiany oczekujemy, czyli chcemy, by coś się zmieniło. Pierwsze, czego się czepiamy, to naszych włosów. I teraz zmiana koloru, czyli bardzo często kobiety, które są normalne, które są szarą myszką, które się nie wyróżniają z tłumu, które, które mają może mobbing w pracy i tak dalej, nagle wpadają na świetny pomysł, aby troszeczkę sobie przyciąć włosy i zafarbować na płomienny czerwony. I teraz już wiesz, dlaczego, prawda? Chcą być nagle zauważone, chcą nagle dokonać zmiany na świecie, chcą dokonać zmiany w swoim własnym życiu, a jednocześnie odcinają przeszłość, czyli odcinają sobie jakąś część włosów. Od razu ci się skojarzy, dlaczego jest tak, że gdy szczególnie kobiety, ale nie tylko, również mężczyźni, gdy rozpada się ich związek miłosny, co robią jako pierwsze? Idą do fryzjera i obcinają włosy obcinają pewien etap i otwierają się na nowe jednocześnie gdy kobiety obcinają włosy na bardzo krótko może to mieć również takie znaczenie, że zostały zdradzone lub zostały porzucone i w tym momencie chcą jak gdyby uderzyć w swoją własną kobiecość uderzyć w swoją pewność siebie uderzyć w swoją magnetyczną siłę i podejmują sobie takie Wewnętrzne postanowienie, jeżeli ten mnie zdradził, to ja już nie chcę żadnego. Albo jeżeli ten mnie zostawił, to ja już nie chcę żadnego faceta. I w tym momencie ich pierwszą decyzją będzie obciąć włosy zupełnie na krótko. No i od razu już ci się kojarzą pewne rzeczy, tak. Również, gdy przechodzi, szczególnie kobiety, przechodzą do innego etapu, czyli na przykład etapu, że urodzą dziecko. To też obcinają włosy, bo znowu zostawiają tą swoją kobiecość, tą magnetyczną siłę. No, mało, która kobieta, która w momencie, gdy urodzi dziecko, chce od razu, mm, jak gdyby, zajść w ciążę yy, i znowu mieć następne, w tym momencie, gdy rodzi dziecko, to potrzebuje tego czasu dla dziecka, czyli ta magnetyczna siła przyciągania samca, przyciągania mężczyzny w tym momencie nie jest dla niej ważna, dlatego obcina włosy i sobie to tłumaczy noży, bo dziecku będą przeszkadzać, no bo to, bo tamto, prawda? Często coś takiego się zdarza. Nie zawsze oczywiście zależy od osoby, zależy od, od całego jej charakteru i również od innych dziedzin życia. Czyli już wiesz, że gdy obcinamy włosy, to coś chcemy zostawić chcemy odciąć coś, odciąć jakiś etap, odciąć jakąś coś starego, zostawić to za sobą i otworzyć się na to nowe. Jeżeli jesteśmy już przy temacie Obcinania włosów, to myślę, że zaznaczę jeszcze takie kilka ważnych rzeczy, które są związane właśnie z długością włosów. Jeżeli mamy długie włosy, naprawdę długie włosy, i to bez względu na to, czy jesteśmy kobietą, czy jesteśmy mężczyzną, ma to ogromne znaczenie dla. Tego, jakie wywieramy wrażenie na innych, ale również jaką mamy samoświadomość. Czyli wszyscy mężczyźni o długich włosach to byli wojownicy, to byli bogowie, to byli ci, którzy byli świadomi swojej siły, świadomi swojej mocy, którzy wiedzieli, że mogą na sobie polegać, wiedzieli, że, że mają w sobie. Wszystko to, co jest im potrzebne, aby jakieś cele zrealizować. I tutaj masz mnóstwo znowu opowieści w mitologiach, w starych księgach, które o tym mówią, że był ktoś taki, taki wojownik, taki bohater, taki, taki Bóg na przykład. I gdy zostały mu te włosy odcięte, stracił całą swoją siłę, stracił całą swoją moc i można go było pokonać. Jeżeli jesteś kobietą i masz bardzo długie włosy, oznacza to, że masz świadomość swojej kobiecości. Dla ciebie włosy są ważnym symbolem tego, kim jesteś. Popatrz, wszystkie boginie, wszystkie nimfy, wszystkie rusałki, wszystkie takie kobiety szczególne, o szczególnej takiej magii tego, co żeńskie, tego, co kobiece, zawsze miały długie włosy. Jeżeli masz jako kobieta włosy średniej długości, oznacza to, że już idziesz w tym kierunku, ale jednak jeszcze wiele rzeczy w Twoim życiu jest bardziej praktycznych i wybierasz taką drogę po środku. Czyli nie mogę sobie pozwolić na takie bardzo długie włosy, ale przynajmniej takie za ramiona, żeby być tą świadomą tej swojej siły kobiecości, ale jednocześnie, żeby część tej energii, Przeznaczyć na sprawy praktyczne. No i czym krótsze włosy, to mniej tej kobiecości, a więcej tego męskiego, tego przebojowego, tego rozumowego. Bo tutaj oczywiście już wracamy znowu do energii męskiej i do energii żeńskiej, prawda? Jako zupełna różnica, więc jeżeli krótkie włosy, no to mniej tej energii żeńskiej, czyli jesteśmy bardziej aktywne, bardziej skoncentrowane na osiąganiu jakichś celów, osiąganiu na przykład sukcesu, ale nie bazującego na kobiecości, na intuicji, na tym odczuwaniu czegoś więcej, tylko bardziej typowo taka męska droga. Prosto do celu, systematycznie, m, ciężką pracą, na przykład coś osiągnąć. I często również krótkie włosy mają właśnie kobiety, które mają e, małe dzieci, jednocześnie realizują się zawodowo, jednocześnie jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tamto, i jak gdyby nie ma już czasu na ich kobiecość nie ma już czasu na tą ich magnetyczną kobiecość, która powala na kolana. Czyli tutaj, m, dla mnie osobiście. Jest to bardzo przykre, że wiele kobiet decyduje się na krótkie włosy, ponieważ na tym cierpi ogólnie energia żeńska tutaj na Ziemi. I musimy sobie z tego zdać sprawę. Naturalnie ja sobie zdaję sprawę z tego, że długie włosy sama mam bardzo długie włosy wiem co to oznacza i, i wiem, że mm, trudno działać energicznie, mając takie długie włosy, ale. Po to mamy różne fryzury, aby sobie pomagać i utrzymać jednocześnie tą niesamowitą siłę tej żeńskie, tego żeńskiego magnetyzmu, tych, tych wszystkich energii żeńskich, a jednocześnie realizować się w różnych rolach, które są bardziej męskie. I zamiast obcinać sobie włosy, bo zwróć uwagę na to, że kiedyś to była kara. Obciąć kobiecie włosy to było najgorsze, co można było zrobić. I właśnie na przykład na procesach czarownic, jako jedną z pierwszych rzeczy od razu obciąć włosy, albo gdy kobieta szła do więzienia na przykład za jakieś przewinienie, pierwsze co obciąć włosy. To było takie Poniżające. To było takie zabrać jej kobie coś, zniszczyć jej kobie coś, zniszczyć jej siłę, zniszczyć jej żeńską siłę. Um, ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo może tutaj się pojawić wiele takich rzeczy. no Ja muszę mieć krótkie włosy, albo mi przeszkadzają, albo są wygodne i tak dalej. To jest naturalnie Twoja indywidualna sprawa. Każdy z nas musi sobie sam zdecydować, co jest dla niego ważne. A może masz za sobą jakieś drastyczne przeżycia, które chcesz odciąć, albo jakieś ciągle powtarzające się negatywne wspomnienia i ciągle obcinasz te włosy, bo chcesz się od tego odciąć, a nie możesz się na przykład od tego odciąć. Ale mając tą wiedzę, to już teraz wiesz, że to nie jest przypadek. To nie jest przypadek, że na przykład co miesiąc pójdziesz i, i obetniesz włosy, że coś tutaj się skrywa. O czym może wcześniej nie miałaś pojęcia. Idziemy dalej. Fryzury, ale też w ogromnym skrócie, bo ten podcast już na pewno ma ponad godzinę. Czyli zaczynamy może od takich typowych fryzur kobiecych, ponieważ fryzury męskie są dużo, dużo trudniejsze do omówienia, i tutaj wartałoby pokazać to na zdjęciach, aby coś konkretnie na ten temat powiedzieć, ale. Gdy poznasz te kobiece fryzury, to będzie Ci dużo łatwiej również obserwować i patrzeć, co też może skrywać się w tej osobie, która na przykład jako mężczyzna ma taki i taki, taką i taką fryzurę, taki układ włosów, taki kolor włosów, taką strukturę i możesz jak gdyby odczytywać więcej, tak jak przy mowie ciała, kim naprawdę jest ta osoba, czyli ta prawda w tym roku tygrysa. Kobiety, rozpuszczone długie włosy, to jest ta prawdziwa bogini. To jest również ta, która w tym momencie jest skupiona na swojej magnetycznej sile, to jest dla niej ważne, jakie wrażenie wywołuje, jak, jak porusza się jako kobieta, jak, jako kobieta się jak gdyby w, te, w tej społeczności. Płynie w, tej, w, tym, tej, w tym nurcie życia. Czyli kobieta, która ma rozpuszczone włosy, która ma długie włosy, to jest ta, która jest tego świadoma, jest świadoma siebie, która sobie bierze ten czas dla siebie, która bierze sobie ten czas, aby te włosy pielęgnować, dla której to jest ważne. Ta jej kobiecość, ta jej żeńskość, ta siła, siła żeńska jest dla niej. Pierwsza planowa. No i teraz ta kobieta o tych długich włosach nagle, e, spina te włosy z tyłu, w koński ogon. E, I co to w tym momencie oznacza? Oznacza to, że w tym akurat w tym momencie swojego życia, nie może się skupić na swojej sile magnetycznej, swojej kobiecej sile, ponieważ musi zająć się czymś innym. Czyli spina tą swoją żeńską siłę i to w taki koński ogon, który od razu nam się kojarzy z tą wolnością, prawda? Ma swoją również nazwę od tego. Z tą wolnością, ale jednocześnie jest to takie połączenie. Jestem nadal kobietą, jestem nadal pełna tej siły, mocy, jestem nadal świadoma tej siły i mocy, nadal jestem w tym kierunku, że będę dbać o siebie, będę dbać o tą siłę, ale w tym momencie, konkretnie teraz, muszę to jak gdyby związać, na momencik związać, aby zrobić to albo zrobić. To. I oczywiście, jeżeli przełożymy jeszcze te włosy na konkretną stronę, ty pamiętasz strona prawa? Strona ciała, strona męska, strona lewa, strona żeńska. Czyli, jeżeli przełoży ten koński ogon i spływa on na przykład na stronę lewą, tak jak często ja mam na ceremoniach oznacza to w tym momencie spinam moje włosy, ponieważ w tym momencie koncentruję się na ceremonii, w tym momencie koncentruję się na tym, co chcę Ci przekazać, ale jednocześnie przekazuje to. Z tej strony żeński, czyli ten mój koński ogon, jest, te włosy są rozłożone po lewej stronie mojego ciała, czyli typowo na sercu. Są jako ta antena, biorą tą energię z serca i dzięki temu mogę to dla Ciebie przekazać. Hmm, niesamowite, prawda? Jak teraz widzisz to innymi oczyma. Mam nadzieję, że ten podcast Cię tak fascynuje. Idziemy dalej. Co jeżeli kobieta spina włosy w warkocz? Ja mam na przykład w tym momencie włosy spięte w warkocz, i również mam położony ten warkocz po lewej stronie, czyli po mojej stronie żeńskiej, na moim sercu. Jeżeli kobieta spina włosy w warkocz, oznacza to, że wszystko w tym momencie musi być uporządkowane. Popatrz, czy nie jest to coś szczególnego. Gdybym może miała teraz włosy rozpuszczone, jeszcze tak szaleją w wietrze, myślę, że nie byłabym w stanie przekazać ci tych wszystkich informacji zwięźle, szybko, konkretnie, bez jakichkolwiek takich rozpraszających mnie energii. A w tym momencie, gdy mam ten warkocz związany po lewej stronie, pobiera on energię z mojego serca, ale jednocześnie te włosy są spięte, splecione i w tym konkretnym czasie pozwalają mi w 100% się na czymś skoncentrować. Kobiety, które mają włosy w warkocz, na przykład w filmach, możesz to również obserwować, bo filmy są robione przez ludzi, którzy wiedzą, z czym to się je, to są kobiety, które w tym momencie, konkretnie w tym momencie... Muszą skoncentrować się na tym, co ważne, i na tym, co muszą wykonać. I mimo tego, że chciałam się w 100% skoncentrować na tym, co ważne, to przyjechała poczta i będzie malutkie cięcie tutaj w naszym podcaście. Ale kontynuujemy. Kolejnym. Takim ułożeniem włosów, które myślę, że bardzo często spotykasz i mogą się jak gdyby pojawić w takim społecznym kontakcie, będą włosy typowo zwinięte na karku w formie koka. Jest to takie troszeczkę yy, połączenie z tym, jakbyśmy włosy chcieli. Mieć pod kontrolą, czyli włosy zazwyczaj są wtedy gładkie, a tylko na karku jest ten kok, i nic z tego koka nie wychodzi. <noise> czy taki gładki kok, również oznacza to w tym momencie koncentruje się na celu, ale jeszcze bardziej niż poprzez na przykład włosy spięte w warkocz i typowo przejmuje taką fryzurę, gdzie tych włosów w ogóle nie czuję, gdzie tych włosów w ogóle nie widzę, ponieważ w tym konkretnym momencie muszę być. Praktyczna, muszę wykonać jakieś normalne czynności, ziemskie czynności, i tylko na tym pragnę się skoncentrować. Tutaj może być taka malutka rada: jeszcze pomiędzy, że często, jeżeli jesteś osobą, która ma rozpuszczone włosy i idziesz na zakupy, czy idziesz do supermarketu, czy idziesz gdzieś, gdzie jest dużo energii, dużo ludzi. A nie chcesz, aby te energie były odczuwalne w tobie, to wtedy warto spiąć włosy w warkocz, bo wtedy szybciutko masz wszystko pod kontrolą, koncentrujesz się tylko na tym, co ważne, czyli na przykład na zakupach wychodzisz, rozpuszczasz włosy i znowu jesteś boginią w pełni siebie. Czyli często stosujemy również warkocz, gdy chcemy wszystkie takie. Obce wpływy, wpływy negatywne, wpływy obcych energii, trzymać daleko, daleko od nas i w danym konkretnym momencie skoncentrować się na jakichś ważnych rzeczach. Natomiast kolejną taką fryzurą może być grzywka. Jak często spotykamy ludzi? Którzy noszą grzywkę i to i kobiety, i mężczyźni. No i teraz będzie moje pytanie: takie, dla, dlaczego grzywka? Co ta grzywka może oznaczać? No a co znajduje się mniej więcej na środku czoła? No, naturalnie, jest tam pewien punkt energetyczny. I ten punkt energetyczny ma szczególne działanie. jeżeli akurat ten punkt energetyczny próbujemy. Przykryć poprzez włosy, to ma to również szczególne znaczenie. Jednocześnie, z czym kojarzyć się takie powiedzenie, no muszę temu stawić czoła. Jeżeli muszę czemuś stawić czoła, no to na pewno nie wybiorę fryzury grzywki. Tylko w tym momencie wykorzystam lakier, czy, czy spray, czy piankę, i tą grzywkę gdzieś ułożę po bokach albo do tyłu, przypnę ją jakimiś spinkami, bo muszę czemuś stawić czoła. Gdy mam fryzurę grzywki, będzie mi bardzo trudno stawić komuś albo czemuś czoła. Fryzura grzywki oznacza, że. Zazwyczaj wybierają osoby, i teraz bardzo proszę się na mnie nie obrazić, które są niepewne siebie. Osoby, które są wrażliwe i które chcą przykryć tą wrażliwość, czyli tą czakrę, która znajduje się na czole, aby jak gdyby tą wrażliwość przykryć. To są osoby, które nie chcą. Komuś albo czemuś stawiać czoła, dlatego przykrywają to czoło. To są również osoby, które chcą coś ukryć ukryć siebie, ukryć prawdziwą siebie, czy prawdziwego siebie. I ta grzywka jest tego synonimem: ukrywam się, nie muszę komuś pokazywać mojego czoła, czyli nie muszę komuś stawić czoła. Gdy stawiamy komuś czoła, no to musimy być w pełni sobą, musimy być również pewni siebie. Bo jeżeli nie jesteśmy pewni siebie i będziemy komuś chcieli stawić czoła, no to może nas ktoś poranić. Gdy chcemy komuś stawić czoła, musimy być bardzo pewni siebie i tego, yy, naszych przekonań, naszej prawdy, tego, kim jesteśmy, no i wtedy możemy mieć to czoło odkryte. Fascynujące, prawda? I to powiedziałam to jest kropelka w morzu. Yy, nawet te tematy są kropelką w morzu. Idziemy dalej. Jeżeli już mamy tą grzywkę, albo jeżeli mamy, mamy dłuższe czy krótsze włosy i nagle chcemy sobie jak, do, jak gdyby coś w nas zmienić i tapirujemy tą grzywkę i układamy ją tak wysoko, czy te włosy wysoko, czy na przykład również koka spiętego bardzo wysoko. Co to oznacza? Że nagle... Część włosów albo całe włosy układamy tak, jak gdybyśmy mieli pół głowy wyżej. Ty wiesz, co mam na myśli, prawda? Możemy wziąć na przykład wsówki i tak pięknie te przednie włosy ułożyć, że powstaje taka fala, czy, czy takie wysokie drugie czoło, ponad czoło, albo dodatkowo to jeszcze całe włosy w koka, bardzo wysoko. Naturalnie oznacza to, że nakładamy sobie koronę. Czyli jeżeli pracujesz nad pewnością siebie, jeżeli jest to dla ciebie ważne, aby poczuć to twoją królewskość, to albo jako mężczyzna możesz pójść do fryzjera i poprosić, aby ci twoją, twoje włosy, Ułożył tak wyżej, ponad czołem, wysoko, na przykład na, na żelu, czy, czy odpowiednio obcięte włosy, plus żel, i wtedy masz te włosy tak wysoko ustawione, i wtedy będzie ci dużo łatwiej pracować nad pewnością siebie i Twoją królewskością. I tak samo kobiety, jeżeli chcemy pracować nad naszą pewnością siebie i królewskością, no to co musimy, co musimy pooglądać? Naturalnie obrazy różnych królowych. One zazwyczaj miały właśnie tak upięte włosy. Bardzo wysoko, jeszcze dodatkowo korona we włosach, czy jakieś ozdoby we włosach, ale tutaj akurat ozdoby to już jest inna bajka, inny temat. Typowo musimy te włosy podwyższyć, aby poczuć tą naszą siłę i poczuć naszą moc. Do tego jeszcze ubieramy buty na obcasie i pewność siebie wzrastać ci z 10% na przynajmniej 80 albo 90. Wypróbuj. Idziemy dalej. Co jeżeli jako kobieta oczywiście m, zakładamy sobie czy opaskę we włosy i ta opaska również optycznie powiększa te włosy. Dokładnie to samo. Opaska jest takim symbolem korony. No i oczywiście, jeżeli jeszcze te włosy upinamy, no to też ma szczególne znaczenie, ale jeżeli te włosy są rozpuszczone, to też ma szczególne znaczenie, ale możesz już to mniej więcej tak przyjąć, że każda opaska do włosów jest z jednej strony ozdobą, o których za chwileczkę powiem, a z drugiej strony, jeżeli powiększa optycznie Twoje włosy, oznacza to, że chcesz być bardziej królewska, bardziej taka. Mieść tą świadomość tej swojej królewskości. Ozdoby we włosach. Ozdoby we włosach zawsze są symbolem jeszcze większej żeńskości, jeszcze większej kobiecości. Czyli gdy dodajemy sobie jakieś kwiatki, czy jakieś, jakieś ozdobne spinki, czy jakieś ozdobne gumeczki i tak dalej, zawsze jest to taki symbol dla naszej podświadomości, że chcemy sobie dodać jeszcze więcej tej kobiecości, chcemy sobie dodać więcej tego... Tego kobiecego czaru. I tutaj czasami obserwuję, to jest takie wręcz dramatyczne, można powiedzieć, że jakaś kobieta najpierw obcina włosy, ponieważ chce się od czegoś uwolnić, a później nagle dodaje sobie spinki, dodaje sobie jakieś kwiaty we włosy, bo czuje, że straciła swoją kobiecość, i wtedy dodaje sobie tym tej kobiecości. Czyli to jest takie troszeczkę, że z jednej strony uwolniła się od czegoś starego, ale może gdzieś czuje wewnętrznie, że razem z tym uwolnieniem coś z niej odeszło i czeka, aż wreszcie te włosy wresz nareszcie urosną. Na pewno znasz takie odczucia. Albo jak idziemy do fryzjera i prosimy, proszę przyciąć końcówki, a fryzjer dochodzi do wniosku, że końcówki się kończą gdzieś w połowie ucha i wtedy wychodzimy z krótką fryzurą, to jest dla nas chyba największy dramat. I to dla każdej kobiety, która chociaż raz coś takiego przeżyła, to jest jeden z największych dramatów. Teraz już wiesz dlaczego. I na sam koniec zostaje nam przedziałek. Oczywiście jest jeszcze mnóstwo innych rzeczy, bo, bo każdy, każdy są niuanse pomiędzy różnymi fryzurami, są niuanse pomiędzy różnymi różnymi ułożeniami i, i, i tutaj no po prostu nie ma szans, żeby to wszystko omówić, ale jeszcze przynajmniej zostawię na sam koniec ten przedziałek. Teraz już wiesz, że mamy stronę męską i stronę żeńską. Ja już o tym przedziałku kiedyś mówiłam, pamiętasz? Jeżeli czy jako kobieta, czy jako mężczyzna, czy całkiem cały przedziałek przez całą głowę, czy tylko jakąś część przedziałka wykorzystujemy w ułożeniu naszych włosów, ma to naturalnie znaczenie jak i wszystko. Czyli Zaczynamy od tego chyba najrzadziej spotykanego przedziałka, czyli przez środek głowy, dokładnie pół na pół. Jest to fryzura rzadko spotykana, ponieważ często pokazuje mankamenty naszej urody. Dlatego, mało która kobieta na przykład decyduje się na przedziałek taki prosty, czyli tak jak gdyby wydłużenie nosa w górę, prosto pół na pół. Chociaż jest to jeden z najpiękniejszych symboli, ponieważ oznacza on balans i harmonię. I czasami, gdy na przykład pracujemy nad balansem i harmonią w naszym życiu, możemy sobie tym pomóc, że robimy typowo prosty przedziałek, włosy pół na pół, pół po prawej, pół po lewej stronie. I wtedy będzie nam dużo, dużo łatwiej osiągnąć w życiu harmonię i równowagę, i jednocześnie jeszcze. Wiele kobiet wtedy sięgnie do prostownicy, jeżeli mają na przykład włosy kręcone i wyprostują sobie te włosy po prawej i po lewej stronie. Mają wtedy proste włosy, jednocześnie przedziałek pół na pół, czyli pełna droga do harmonii, prostoty, prawdy, prostolinijność. Przechodzimy do konkretnego przykładu po przedziałek po lewej stronie. Jeżeli mam przedziałek po lewej stronie, to nasza lewa strona twarzy jest jak gdyby większa, jest jak gdyby przedłużona, prawda? Czyli przedziałek po lewej stronie, dokładnie ta sama strona jest przedłużona, jest zwiększona. No i teraz już wiesz, co to oznacza. Po lewej stronie, bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, bo każdy w nas ma te dwie strony, podkreślasz wtedy swoją stronę. Żeńską. Czyli to będzie taka rada dla mężczyzn, którzy mają na przykład inną orientację seksualną i chcą być bardziej żeńscy, albo którzy chcą w jakiś sposób zwiększyć tą swoją stronę żeńską, bo czują, że brakuje im harmonii, to wtedy przedziałek po lewej stronie. No i odwrotnie, przedziałek po prawej stronie, powiększenie prawej strony twarzy, powiększenie prawej strony ciała. Oznacza to, że potrzebujemy więcej tej energii męskiej. Ja bardzo często mam przedziałek właśnie po prawej stronie, szczególnie wtedy, gdy muszę podejmować decyzje biznesowe, decyzje strategiczne, gdzie zdobywam coś, chcę coś aktywnie stworzyć aktywnie, aktywnie zdobyć. To przedziałek po prawej stronie, wtedy strona męska we mnie jest podkreślona, mam więcej tej siły męskiej. Jeżeli jeszcze spotykam się z innymi ludźmi, to będą mnie wtedy bardziej odbierać jako osobę bardziej męską, czyli kobietę z taką męską świadomością sukcesu i wtedy jest mi łatwiej pewne rzeczy osiągnąć. A jeżeli chcę być bardziej kobieca, na przykład jestem w domu, chcę mieć czas z moim partnerem, chcę, żeby czuł moją kobiecość, no to przedziałek po lewej stronie, wtedy. Jestem bardziej kobieca, bardziej pasywna, bardziej ta e, biorąca, bardziej ta e, kreatywna, typowo e, kobieco kreatywna, bardziej intuicyjna. I tak mniej więcej to funkcjonuje. Mam nadzieję, że ten temat Ci się spodobał. Bardzo, bardzo, bardzo proszę, napisz komentarz poniżej. E, czy ten temat Cię zaskoczył? Czy ci się spodobał? Czy pewne rzeczy może Cię zaskoczyły tutaj w tym. W tym przesłaniu. I oczywiście, jeżeli ci się podoba ten film, możesz go również udostępnić na Twoich mediach społecznościowych, czy przekazać komuś. Pamiętaj, że na serwisie YouTube masz taką funkcję, że możesz przekazać konkretny fragment, czyli zaznaczasz przekazuje i wybierasz, którą minutę od której minuty, i wtedy możesz konkretny fragment komuś przesłać i sprawić komuś radość i przyjemność, że pozna tajemnicę fryzur kolorów włosów i dlaczego czasami mamy to odczucie, aby coś zmienić. A ja z całego serca dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i pamiętaj, by subskrybować ten kanał, na którym to oglądasz, żeby nie przegapić kolejnej inspiracji. Do zobaczenia, do usłyszenia, Twoja Jobukarki.